przyklękając dziś w czasie Ewangelii, adorujemy Jezusa ukrzyżowanego. Wchodzimy tym samym w tajemnicę śmierci i całej Paschy Jezusa. Pozostaje podstawowe pytanie, czy Jezus na krzyżu wygrał, czy przegrał? Wygrał, czy przegrał? Wygrał. Jezus na krzyżu zwyciężył szatana, grzech i śmierć. I to zwycięstwo swoją mocą rozlało się na cały świat. Jezus, idąc na mękę i zmartwychwstanie, jasno wiedział, co robi. Trzykrotnie znajdujemy w Ewangelii zapowiedzi. Oto idziemy do Jerozolimy i tam Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Apostołowie nie rozumieli jeszcze, co Jezus mówił. Dlaczego w ten sposób? Ale widzimy, że Jezus świadomie podejmuje drogę. Drogę do tego, aby zwyciężyć nad złem, zwyciężyć nad grzechem. Mówi wprost. Nikt mi życia nie odbiera. Niektórym wydaje się, że powód śmierci to jakieś niesprzyjające okoliczności, to jakaś zmowa ludzi, może tak przypadek, układ społeczny, polityczny, knowania innych. Oczywiście te ludzkie elementy tam też są. Ale to Jezus panuje nad całą sytuacją. Nikt mi życia nie odbiera. Ja mam władzę je oddać. Cytuję Jezusa Święty Jan i mam władzę je to życie na nowo odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Czasami patrząc na krzyż widzimy tylko tę stronę cierpienia, podczas gdy Jezus coraz wyraźniej pokazuje nam, że mamy rozumieć tę tajemnicę Jego ofiary, która jest zwycięstwem. Oczywiście, kiedy w pobożności naszej uczestniczymy w drodze krzyżowej, to najważniejszą stacją jest 12, jeżeli chodzi o wydarzenia. Ale kiedy o nasze rozumienie, to dzisiaj chciałoby się powiedzieć, to jest stacja 8. Jezus tłumaczy tam kobietom. Nie płaczcie nade mną. Wy nie rozumiecie, co tutaj się dzieje. Płaczcie nad sobą i nad dziećmi waszymi. To jest to, co Jezus chce pokazać tym kobietom. Bo pozostaje pytanie, czy grzechy przybijają Jezusa do krzyża? Czy Jezus przybił grzech? Powodem obecności Jezusa na ziemi jest miłość, nie grzech. Grzech jest drugorzędną, jak mówi teologia, motywacją obecności Jezusa na ziemi. I to Jezus przybija grzech do krzyża. Jezus umiera, zmartwychwstaje, a grzech już zostaje przybity, zostaje w grobie. Nie ma go. Jezus złamał potęgę grzechu, przybijając wszystkie grzechy do krzyża. Jeżeli logicznie popatrzymy, to Jezus oddał życie za wszystkie grzechy ludzi, którzy byli przed Nim, za wszystkie przestępstwa ludzi, którzy równolegle z Nim żyli, ale też za wszystkie grzechy, które zostały popełnione po obecności ziemskiej Jezusa. Czyli za moje i Twoje grzechy. Co więcej, Jezus oddał życie za grzechy, których jeszcze Ty nie popełniłeś. One już przez Jezusa zostały zwyciężone. Dla nas w takim liniowym rozumieniu czasu jest to trudne do ogarnięcia, zrozumienia, ale tak jest. Jezus umarł za wszystkie grzechy. Jego krew gładzi wszystkie grzechy. Dlatego, jeżeli chcemy z tego skorzystać, to coraz bardziej odkrywamy tę tajemnicę. Krzyż dzisiaj w liturgii od ubiegłej niedzieli jest zasłonięty po to, żeby w Wielki Piątek zajaśniała potęga krzyża, zwycięstwo Jezusa. Dlatego korzystając z Niego przychodzimy do sakramentu pokuty. I kropla krwi Jezusa oczyszcza nas z grzechu, gdy oddajemy te wszystkie nasze przewinienia, składając je u stóp krzyża. To Jezus, zwycięzca, gładzi te wszystkie nasze nieprawości.
grzech już nie musi nad tobą panować, ponieważ Jezus złamał jego moc. Dzisiaj, uczestnicząc w tej liturgii, przyjmijmy tę moc i korzystajmy z niej. Z Jezusem możesz być zwycięzcą nad każdą swoją słabością, niedomaganiem, nad każdym złym przyzwyczajeniem, nałogiem, niemocą. To ty możesz zwyciężać, ponieważ zwyciężasz dzięki Jezusowi. Jezusowi ukrzyżowanemu, którego chwała jaśnieje w sposób szczególny w tych dniach, które stają się wielkim czasem, wielkim tygodniem. Amen.